spróbujmy zrobić teraz tak, żeby nasze cegiełki się wzbijało. Trzeba było uderzyć kilka razy, a nie tylko raz. Zrobimy to w ten sposób, że przypniemy do cegły skrypt, który będzie zliczał jakby życia tej cegły, tak jak tutaj ten skrypt zlicza życia naszych ilość piłek. Ten skrypt będzie zmieniał kolor tej cegły w zależności od tego. Zobaczcie, że jest fuck up związany z tym, że one się znowu nie zbijają. To jest kwestia tych nieszczęsnych kolajderów. Gdzieś na jakimś etapie nas to dogoni i trzeba będzie do tego usiąść, ale no może niekoniecznie w tej chwili. No i ta piłka, która się blokuje nam w takich pozycjach, też nie pomaga. Nie wiem, czy ona w ogóle teraz nie złapała ruchu poziomego. Trochę tak. Dobra. Pierwsza rzecz. Jest nasza... Bo co my robimy w tej chwili? My robimy w tej chwili tak, że jak zetkniemy się z cegłą, to tą cegłę wywołujemy dla niej funkcję destroy. Ona ją niszczy. W teorii. To jest taka podejście bardzo surowe i takie prototypowe. Natomiast co ja chcę zrobić teraz? Najpierw sobie przygotuję kolory w ten sposób, że zrobię sobie materiał żółty. I materiał zielony. Zielone to będzie jedno życie, żółte będą dwa życia, czerwone będą trzy życia. I stworzę sobie w ramach, będę musiał wyedytować prefabrykat, czyli tą cegłę tutaj. I do niej dodam nowy skrypt. I ten skrypt na pewno będzie potrzebował dostępu do to jest jako komponent chyba material, nie? Wydaje. No dobra, teraz zobaczymy, czy możemy go w jakiś łatwy sposób zmienić. Okej. Material jest. O, jest. Komponent, materiał, czyżby? Pozwolisz mi na coś takiego? A tak. I teraz... Okej. Okay. Może nawet niekoniecznie się, nie bez sensu się bawiłem. No zobaczymy. Trzeba będzie z asetów tutaj móc sobie pobrać kolor, żeby je zmieniać. Co nam będzie jeszcze potrzebne? Trzy życia standardowo, jak będzie klocek miał, powiedzmy. I funkcja public void get hit to będzie funkcja, którą możemy wywołać w momencie, kiedy on zostanie uderzony. I ta funkcja oczywiście życia nam zmniejszy, jeżeli życia mniejsze równe 0, to destroy
W sumie najłatwiej jest tak się dostać Transform Game Object. O. Dobra. No i teraz tutaj zmiany kolorów. Do zmiany kolorów trzeba się odwołać do asetów, a ja nie pamiętam, jak się odwoływać do asetów. Ale można by też zrobić tak, że by nie wywoływać z asetów, public material. Red public material green public material yellow i wtedy można je, powinno się dać je przypiąć w edytorze. Perfekto, nie będzie trzeba się odwoływać do asetów. I co ten skrypt musi zrobić? W momencie, kiedy jesteśmy puknięci, if standardowo jest czerwony, a if życia 2 jest lepiej, bo już mamy napisane m równa się yellow. If życia równa się 1 M równa się green. Standardowo jest czerwony, więc nie ma sensu pisać dla Grisza równego 3. No i teraz tylko jest kwestia taka, że tutaj zamiast wywoływać tą funkcję, to musimy wywołać funkcję getHit. Other GameObject GetComponent. Skrypt się nazywa cegła GetHit. Tak, czyli collider, z którym się zderzyliśmy, jego GameObject, wyciągnij z niego skrypt i uruchom funkcję GetHit. A mam nadzieję, że wszystko jest ok. Comparing tags is inefficient. Co ty proponujesz, że jest inefficient? A jest compare tag funkcja. Okej. Okay. Okej, okay. Nie będę się z tą kłócił. No, możliwe, że ja nie zaktualizowałem tego. Po to sobie grzebie, zrobiłem sobie skrypt, wszystko fajnie. Tylko czy skąd ja mam widzieć, że on go... Że on go faktycznie zaktualizował? Nie, no jest, wszystko się zgadza, jest skrypt dodany. Natomiast ten skrypt się nie wywołuje w tej chwili. Dobra, już myślałem, że się nie będzie, bo jest jakiś dziwiony. Nie bardzo to bangla. No dobra, to zróbmy sobie tutaj takiego niezbyt eleganckiego debuga, żeby zobaczyć, czy on w ogóle wywołuje tą funkcję. A jeszcze, żeby tutaj wywołujemy debuga gdzieś, won go, bo on nam będzie sypał do konsoli za dużo rzeczy. Zostałem, czyli funkcja się uruchamia, to wiemy już. Natomiast z jakiegoś powodu ten kolor się nie zmienia. Nie wiem, czy faktycznie życie się zmieniają, bo... Inaczej zróbmy tutaj. Z jakiegoś powodu te przypisanie koloru nie działa tak, jakbym chciał. Spróbuję gogle.
A mesh renderer material to nie jest takie proste, dobra. Czyli to jest niepotrzebne, summa summarum. Albo to zostawmy, ale tutaj to nie material, tylko mesh renderer. Mesh renderer i tam coś jeszcze. Material. Teraz. Ale nie do końca to działa. Transform, get component, mesh renderer, material. A tam jest mesh renderer faktycznie dla tej cegły. Jest mesh renderer. A, ale on tu nie ma. Nie, dobrze, ma tutaj red. Material material, tutaj jest tak. My paint's not found. Teoretycznie jest dobrze. Czemu to jest szare? Jak nie jest odczytywana, a co tu się dzieje? Ta, tutaj będzie oczywiście tak. Teraz jeszcze się przepiął, że gdzie indziej jest nazwa. Ale jak nie jest używane tu, jak tu jest używane? No dobra, to może zróbmy inaczej. To zróbmy tak, to wywalmy stąd i to po prostu wklejmy tu, czyli jakby bez tej. Bez zapisywania tego nigdzie. Bezpośrednio tutaj się odwołuje do... O, jest jakiś pierwszy. Ta piłka, to musimy też coś pomyśleć, jak to... ciekawostka. Jak trzymam spację, to on przyspiesza piłkę. Bo nie... nie sprawdzamy tego w żaden sposób. Czy naciśnięcie spacji ma być... Jest. Nie sprawdzałem w żaden sposób, czy jest na paletce. Nie, taki feature, nie? Znaczy nie, generalnie trzeba znaleźć sposób jakiś, żeby znormalizować prędkość tej piłki, ponieważ prędkość jest podawana jako wektor 3, a tak naprawdę jako wektor 2, bo ten z jest zablokowany na 0. Trzeba by sprawdzać. No właśnie, tu się troszkę matma kłania, tak? Bo to nie jest takie proste, że dostajemy wektor prędkości jako jedną, czy prędkość jako liczbę jedną, pojedynczą, skalarną wartość. Nie, dostajemy jako wektor dwuskładnikowy. I teraz w miarę jak piłeczka zwalnia, to obie te liczby będą maleć. Zarówno ta, która oznacza poruszenie się w osi X, jak i ta, która oznacza poruszenie się w osi Y. Ale jeżeli ona zacznie na przykład chodzić w pionie tylko, to Y będzie coraz mniejszy, natomiast, czy tam X będzie coraz mniejszy, natomiast Y będzie coraz większy i dalej ta prędkość jest prawidłowa. Dlatego trzeba znaleźć jakiś sposób wyliczenia, jaką prędkością ona się w tej chwili porusza. Najprościej z trygonometrii, znaczy trygonometrii, policzyć to jako przeciwprostokątną, czy tam długość. Na pewno na matmie mieliście wzory na długość wektora.
jak policzyć długość wektora takiego właśnie x4, y5 na przykład i jaka jest ten długość wektora. Mieliście coś takiego, czy nie? Mieliście w ogóle wektory na matmie? No to jeżeli założywszy, że macie taką sytuację, że macie w układzie współrzędnych wektor o taki i wiecie, że on ma tutaj 2, to jest 2, tu jest 3, tak? To jak policzyć długość wektora? No tak mi się wydaje, że to jest najbardziej, znaczy nie wiem, matmę ja miałem lata temu, ale najbardziej logiczne jest policzyć to jako przeciwprostokątną, tak? Czyli, że to będzie 3 do kwadratu plus 2 do kwadratu i potem z tego wszystkiego pierwiastek wyciągnięty, tak? No to słuchajcie, to dobra, to spróbujmy sobie tak dla ciekawości tak zrobić. Dla piłka CS, dla Fixed Update, czyli dla tej części z fizyki. Zróbmy sobie, spróbujmy do debuga wyrzucać prędkość piłki. Kość jest równe, bo velocity jest jako wektor, czyli RB velocity x do kwadratu, nie wiem czy on obsługuje taką funkcję jak pow, matpow, a inaczej. Mat of RB velocity x do drugiej plus y do drugiej i to wszystko square root pierwiastek kwadratowy. To wszystko w pierwiastek. To nam powinno dać tą prędkość i debug log. Siedem, dziesięć, dziewięć, 18. No chyba działa, tylko teraz jak to mądrze zrobić? Można by to zrobić tak, że jeżeli prędkość spadnie poniżej na przykład 10, to dodaj do niej siłę, która będzie taki sam wektor miała jak ta jej obecna prędkość, czyli jakby w momencie, kiedy ona się porusza w jakąś stronę i jej prędkość spadnie poniżej 10, to dopychamy ją z tyłu w tą samą stronę, w którą ona już leci, z jakąś tam minimalną, powiedzmy 0,1, tak? Jeżeli prędkość jest mniejsza od 10, RB add force new vector, też nie new vector 3, tylko RB velocity, czyli weź jej obecny kierunek ruch, tylko że razy 10%. O, nie wiem czy to nie będzie za dużo.
razy 1,1F, czyli razy 110%. Razy, nie, to będzie tak, ok, razy 10%. No dobra, zobaczmy teraz w praktyce, jak to działa. Nie mam głowy, żeby sobie układać w głowie tego. Tam teraz będą spamowały, że dostałem cały. A, bo ja tego debuga wyrzuciłem niepotrzebnie. Teraz nie wiadomo, czy to działa, czy nie. Debug, log. Jeszcze raz? Słabo cię słyszę. Znaczy, no to jest do ustalenia, bo ja ustawiłem tak, że jeżeli prędkość jest poniżej 10, to on doda 10% prędkości. Teraz jak zobaczysz tam w lewym dolnym rogu, pokazuje ci aktualną prędkość tej piłki. Ona się utrzymuje mniej więcej na tym samym poziomie. Co nie znaczy, że jej nie mogę przyspieszyć, bo jakbym ją jakimś cudem kantem paletki zdzielił, to powinna się dać ją przyspieszyć o ileś tam. Ja nigdy nie byłem dobry w tą grę, a to już jest w ogóle jakaś katastrofa. To, ale to ona nie... O, 23 było przez chwilę, tak? Teraz znowu pytanie, możemy ją chcieć zwalniać, tak? Jeżeli leci za szybko. Jeżeli prędkość na przykład przekracza 15. No tak, ale wiesz, ale ona wtedy, dopóki nie wytraci w jakiś magiczny sposób prędkości, to pamiętaj, że ona ma zerowe tarcie, ona cały czas będzie tak szybko się poruszać. Może wytracić jedynie na skutek jakiegoś dziwnego kolizji, dziwnego uderzenia, a tu możemy po prostu zrobić o tak i to jest cały nasz wysiłek w tym temacie. Ona będzie obniżać o 10% prędkość, jeżeli będzie za szybko lecieć. No dobra, pozostaje kwestia nieszczęsna tych kolajderów. Mamy dwa kolajdery. Jeden z nich służy do odbijania, to jest ten. Drugi z nich służy do wywoływania kolizji. No i niestety, niestety jest problem związany z tym, że czasami ona się odbija, a nie wywołuje kolizja, a czasami przelatuje przez klocek bez odbicia. Mam pewien pomysł, który polega na... Tak? Że ona się odbijała i mimo tego leciała, tak? Bo ja się zastanawiam nad tym, czy tego kolajdera odpowiedzialnego za zbijanie klocka nie przenieść do klocka. Bo zauważcie, że teraz klocek czy cegiełka ma kolajder i piłka ma dwa kolajdery, a ten w klocku jest praktycznie nieużywany. Co my robimy w tej chwili w skrypcie, to my w piłce i przy kolizji tutaj sprawdzamy, czy drugi obiekt jest cegłą. Jeżeli jest cegłą, to uruchamiamy dla niego funkcję getHit. Ale równie dobrze, bo to jest onTriggerEnter, ten trigger jest tutaj, to moglibyśmy ten trigger, znaczy całą tę mechanikę przenieść do tej cegiełki, czyli jakby w całości tę całą logikę robić w cegle, a nie w piłce, bo co piłkę obchodzi, że uderzyła. Znaczy no piłka by tylko wiedziała, że się ma odbić, a cegiełka by w tym momencie rejestrowała, że została odbita. Żeby to zrobić, to tak, stąd wyłączam kolajder, ten, bo ten nie będzie mi już potrzebny. To sobie... tu się dało jakoś łatwo zrobić komentarz. O, no faktycznie, nie o to mi chodziło. Tak? Nie. Dobra, na chama. Wyłączę to stąd na chwilę. Natomiast zapożyczę sobie faktycznie on trigger enter. Teraz w tegle
To jest collider, tak? A i w skrypcie od cegiełki on trigger. To jest funkcja jest wywołana, gdy element collider zetknie się z wyzwalaczem. A nie, bo ja mam on collider. Bo teraz tamten jest triggerem. Czekaj, jak to było? Ten był triggerem, nie? A tutaj ten nie musi być triggerem, bo niczego nie będzie triggerował, tylko box collider on. On collide. Collision exit. Dobra, a zróbmy tak na hama na razie get hit. Czyli w momencie collision enter, no dobra, to taki long shot bardzo. Popatrz, działa. Zobaczmy, czy to w jakiś sposób zlikwiduje, albo mniejsze szanse na no, trzeba ja się zastanawiam, czy takiego jakiegoś cheata zrobić w kodzie, który by w momencie zablokowania się paletki z zerowym wektorem lewo albo prawo dodawał jakąś losową siłę, żeby. No i patrzcie, i teoretycznie problem został rozwiązany. Przynajmniej ja nie widzę takiego objawu jakby wcześniej, że ona się odbijała, nie rejestrowała tego, albo w drugą stronę, że. OK? Jak wy to widzicie? W porządku? Bo tutaj to jest ok. No i teraz tak, stąd mogę to wywalić i stąd mogę wywalić w takim razie a nie, nie muszę, dobra. O, tam się odwoływałem przez game. Dobra, nie wiem, to mogę wywalić a i to wszystko dalej działa. Czyli zostały nam potencjalnie do zrobienia co? Znajdźki.